Cześć wszystkim! Znowu Płonie 7, ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Odpocząłem w międzyczasie, więc możemy spokojnie teraz pozbierać cały ten krab, który tu leży. Jest jego sporo. No dobra. Co jeszcze tutaj mamy? No, co to jest? Pierścień cierni. Pierścień, zręczność plus 3, refleks plus 5, obrona przy ogłuszeniu plus 50, obrona przy powaleniu plus 40. Okej. Okay. Może się to komuś przydać. Raz zobaczymy. Raz zobaczmy, czy tutaj... A, idealnie, pułapka. Ta, zabijaliśmy stworzenia, ale jeszcze ze światów chciało nas zranić. Dobra, co my tu mamy? Diament. A co ty tutaj masz? O, liście... Wirny rapier, przedmiot jednoręczny. Przyjrzyjmy się mu. Okej. Mistrzowska jakość, obrażenia zadawane powalonym, ogłuszonym, oflankowanym wrogom plus 20%. Wygląda całkiem ładnie. Rapier. Czy ty masz styl walki, dwie bronie? Ty nie masz żadnego atutu od żadnej broni. Więc muszę pamiętać, żeby ci dać w końcu jakiś. Jeszcze, w każdym razie mógłbym ci dać ten rapier. Okej, przerwanie 0,35. Nie, tego szukam. Szybkość wysoka. Szybkość wysoka, szybkość wysoka. OK, myślę, że sobie weźmiesz ten rapier zamiast czegoś. Zamienia 10% trafi na krytyki. Jest znakomita jakość. Tu też jest znakomita jakość, przynajmniej dotyk rozkładu przy krytyku. Tak, czy nie? 14 do 20, okej, okay, pomyliłem się. Cenność plus 5. Chyba zamiast tego bym to wziął. Ta, stylet to sobie zostawię. Płynięcie redukcji obrażeń jest fajne. Okej, okay, to ma obrażenia kłute, a sztylet ma cięte. To ma również kłute. Okej, dobra. Zróbmy tak na razie. Będzie miała teraz tylko obrażenia kłute, ale może jakoś przeżyje. Zobaczymy. 20% obrażeń przy oflankowaniu jest bardzo fajne. Okej. Dobra. No to awansujmy może poziom, chociaż jak daleko jesteśmy od awansu reszty grupy. Ty sporo jeszcze, ty też sporo. Alotowi brakuje dosłownie 3 punkty. Dobra, czekam aż Alot awansuje i wtedy awansujemy trójkę na raz. Dobra, schodzimy do niższego poziomu, czekajcie. Okej. Okay. No i co my tu mamy? Okej, okay, ten poziom jest troszkę większy. O. Zdecydowanie się już zagłębiamy w poziomy, które nie są aż tak cywilizowano zrobione jak te wyższe. To bardziej po prostu jaskinie. Okej. Okay. Brat, cofnijcie się trochę. Okej, okay. Fajnie. W sensie trochę paladynie. Świetnie, dobra. Druga linia, otworzyć ogień. Dobra, to było fajne. Okej, ładnie.
I Eder awansował, znaczy Alot. Tak? Dobra. Świetnie. Dobra, to awansujmy ich. Nie ma na co czekać. Poziom 12. Dobra, co tobie chcę dać? Może atletykę. I dobra. Mamy talenty. Gwałtowne płomienie. Trzymałość. Tak. Większe nakładanie rąk, niesłącona wiara. Stało się czymś więcej niż prostą sumą dokonań. Jest neutralizacja interpretacji, które negatywnie. Tak, to niewiele by zmieniło. Dziwna łaska. Kiedy paladyn pokona przeciwnika, wszyscy zyskują wytrzymałość. Ech, nasz paladyn mało pokonuje przeciwników. Okej, okay. Co może ci jeszcze dać? Jeżeli postać używa jednoręcznej broni do walki wręcz, część draśni zamieniana jest na trafienia 15%. A w defensywnych? Znakomite odbicie. Styl walki broni tarcza. Na sobie odbicie tarczą plus 6. Premia do odbicia zapewnia na przestarczy, dotyczy także refleksu. No i tak ma duże dobre rzuty obronne, więc nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne. Nieugiętość obroną, ble, 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 mentalna twierdza, zauroczenie, przerażenie, zamęt, zdominowanie. Może łapiduch po prostu weźmiemy? Zdrowie plus 20%. To zawsze może się przydać. Albo możemy dać mu styl walki broni tarcza. Albo jedną broń. Albo dać mu większe nakładanie rąk, ale i tak rzadko z tego korzystam. Szkoda, że nie ma jakiegoś tantowania, tak jak w Tyranii. Takie rzeczy przydałyby się na nim, skoro on już ma takie... dobra, wiecie co? Dam mu styl walki, styl jednoręczny. Tak, z definicji on nie ma zbyt dużo celności, więc 15%... a nie. Trafień zamienione na krytyki. Nie, to nie, w takim razie nie. Nie, on nie potrzebuje za dużo krytyków. Naprawdę nie ma nic, na czym by mi teraz zależało. Bardzo. Okej, okay, wytrzymałość plus 80%. Nawet jeżeli to się będzie rzadko proksowało, znaczy rzadko aktywowało, to i tak wytrzymałość plus 80 to całkiem sporo. Więc może weźmy mu tą dziwną łaskę. Dobra, Eder. Dobra, przetrwanie. Co tobie chcemy dać? Już pewnie masz styl walki dwuręczny. Może tobie damy mentalną twierdzę, zauroczenie, zdominowanie, zamęt plus 10. Przeciwników plus 1 to również było spoko. Okej, okay, co tutaj mamy? Czynny obrońca. Wszystkie obrony plus... Okej, czyli to jest dodatkowa pozycja. Modyfikuje obrońca. Wszystkie obrony oprócz odbicia plus 5. Okej, okay. Dodatkowe powalenie. No to również byłoby fajne. Wszystkie obrony oprócz odbicia plus 5. Nie, myślę, że powalenie jest fajniejsze.
Chociaż ostatnio nie korzystałem z niego tak często. Dobra, a teraz ty, Alot. Wiedza. Zaklęcia szóstego poziomu. Dobra. Co my tu mamy? Picie magii. Kapryśny urok. Rzuca złośliwy kapryśny urok na wrogów w obszarze działania, oszołomienia, dobra, bojowa moc. Ma chwilowo porzuca wiedzę tajemną i zyskuje moc B. Krąg śmierci tworzy czarny krąg śmiercionośnej energii, co za siebie wszystkich stron i powodujące obrażenia od kwasu u przeciwników w zasięgu. Zaklęcie mag, obszar działania promień odrzucającego. Obrażenia 35 do 52 kwas. Ok, szpikulce minulety. Wybuch śmiercionośny siebie powoduje obrażenia kuteł pobliskich przeciwników, pomijających redukcję obrażeń. Działania promień odrzucającego. Obrażenia wow. Pominięcie redukcji obrażeń 10. Ten. Obrażenia kwas. To lodowa kolumna, tworzy ogromny lodowy szpikulec zadający. Wiecie co, ten krąg śmierci brzmi fajnie. Nie wiem, czy on czasem nie zadaje obrażenia również sojusznikom. Niby tylko u przeciwników, ale zobaczymy. Obrażenia są całkiem spoko i promień działania również jest fajny. Dobra, talenty. Wzmocniona osłona, czekujący wybuch. Skupia siłę wybuchu, neutralizując część redukcji obrażeń celu. Redukcja obrażeń plus 5. No to spoko. Nie brzmi źle. Dobra, zobaczmy. Tak, kula ognia ma czerwony wskaźnik, więc raniła przyjaciół. A to? Tak, więc tylko dla przeciwników działa. Więc przyda się w takich sytuacjach, kiedy otoczą nas jakieś zjawy, czy coś w ten deseń. Więc dobra. Co my tu dalej mamy? Ok, zapomniałem o zwiadowcy. Może być fatalną pomyłką. Ok. Dobra, czy uda nam się jedną grupę na raz zgarnąć? Może najpierw ich zgarnijmy. Ok. Co nie próbują robić? Grupa przeodzianych w szaty postaci blokuje przejście. Ich głowy wykazują uderzające podobieństwo do głów pająków, które zaległy się w tych jaskiniach. Ich żuwaczki szczękają, wykonując drobne, rytmiczne ruchy. W słabym świetle jaskini ich okrągłe, czarne oczy świecą niczym klejnoty. Obserwują cię, gdy się zbliżasz. Czujesz dziwne mrowienie w głowie, tak jakby ktoś dotykał twoich myśli cienkimi palcami. Twój umysł przepełnia stłumione uczucie niepokoju, a następnie słyszysz bardzo głośny, alarmujący skrzęk jednego z stworzeń przeodzianych w szaty. W jednej chwili wszystkie stworzenia odwracają się w twoją stronę i atakują. Okej. Okej, rzucili na nas dominację. To może rzucimy od razu odporność na dominację. Skoro rzucili raz, to mogą rzucić więcej. Okej. Okej, świetnie. Zadziałało natychmiast. Okej, co im chcemy zrobić? Może użyjmy naszego ulepszonego uderzenia. Ładne obrażenia, fajnie. To jeszcze raz. Dobra, ty się może odsuń. A, dobra. Raty, krzyknij na nich. Okej. Okay. Myśli, krzyknij. Okej. Okay. Ładnie. Okej, okay. Zamiatane. Że niepotrzebnie użyłem tej obrony przed dominacją, ale...
Ale no cóż. Okej, zaatakuj niego najpierw. Dobra, otwórzcie ogień. Tak, już rzucę jakieś... tak, jakieś... Jakiś paraliż czy coś na deseń. Okej. Ty na nich zakrzycz. Okej. Znaczy nie potrafię rzucać nie tylko paraliż. W takim razie chcemy się skupić najpierw na nim. Okej. Przewróć go. Dobra. Nie żyje, ale to również jest liczone jako przewrócenie. Takie bardziej permanentne. Okej. Coś tu mamy. Trochę błyskotek. Rytuał kurczących cieni. Skradanie się plus 3 przez 120 sekund. Meh. Gniazda zostały porzucone i zajęte przez pająki. W niektórych znajdują się kości i szczątki. Jak można się domyśleć. Dobra, zwiadowca przodem. I co my tu mamy? Na razie nic strasznego. Więcej pająków. Dobra. Okej, wygląda na to, że nie chcą atakować. Czyli będą chcieli rozmawiać, wygląda na to. Dobra, pozwólmy im. Tarek. Czujesz jakieś drapanie w głowie. Po chwili słyszysz przenikliwe dzwonienie. Pojedyncze obrazy przemykają po twojej głowie. Widzisz ogromną ilość gniazd znajdujących się na ścianie jaskini, kończących się gdzieś daleko w ciemności. Widzisz również olbrzymią sieć pajęczyn. Gdzieś daleko poniżej powierzchni ziemi. W końcu okazują ci się wartownicy, których ostatnio zgładziłeś. Ich powyginane ciała leżą na podłodze ziemi, na podłodze jaskini. Gdy obrazy nikną, widzisz przed sobą kolejne stworzenie o pajęczym obliczu. Unosi zakończone szponami dłonie. Czujesz ponownie ostry ból w czaszce. Z twojego umysłu wyniosły się słowa wypowiadane przez głos, który brzmi dla ciebie zupełnie obco. Orech, Dwarach, Norut, Oat, Nat. Kalidina, Fasta, Arenget. Znasz aedyrski? Mówią... Tak, mówiące po aedyrsku. Wiele cykli minęło od kiedy ostatnio myślano. Zwierzę wtargnęło. Tutaj są gniazda. Dużo ryzykować, żeby obronić. Obrońcy nie żyją. Zwierzę już zaspokojone. Zwierzę teraz posłucha. Nie walczyć? Posłucham. Nie mam potrzeby dalej walczyć. Tak, zwierzę nie musi walczyć. Witrak pozdrawia. Wita w gnieździe. Zwierzę zachowa spokój. Okej, czy to jest ten sam gość, którego wcześniej ocaliliśmy? Któremu pozwoliliśmy uciec z tych granfantajskich ruin? Nie jestem pewien. Ale dobra. Opowiedz mi o witrakach. Zwierzę człowiek widzi, witrakowie widzą to, czego nie widzą inni. Widzą światło wewnątrz ciemnej skorupy. Widzą wielkie płomienne światło. Witrakowie mówią bez głosów, różne języki, setki dusz w wielkim mieście. Semerat Narad to kolonia. Daleka droga. Zwierzę musiałoby długo iść, żeby tam dotrzeć. Co tutaj robisz? Witrakowie szukają. Szukają wiedzy dla swojego domu, dla kolonii, dla Snat Narad, daleko stąd. Dlatego szukają. Mieli już dość wspomnień o domu. Zrobili gniazda, nowy dom i znaleźli to, czego szukali. Pan tego miejsca uprawiał Adrę. Nie ciął, nie łamał, uprawiał, kształtował. Gdyby witrak mógł poznać sekret. Wielkie dzieła, posąg, machiny. Witrakowie mogą tkać jedwab i Adrę. Nasze gniazda silniejsze, kolonia silniejsza. Wszyscy tkamy wielkie dzieła. Jesteśmy blisko, znaleźliśmy machiny i kryształy. Znaleźć też adrowych ludzi poniżej, straciliśmy wielu, zbyt wielu. Zwierzę człowiek jest silne, pokonało inne zwierzęta, zabiło strażników. Może pomóc witrakom. Czego dokładnie szukacie?
Rzeczy do zbadania, rzeczy Zadry. Wszystko w ruinach na dole. Musieć zobaczyć, jak Odnuła robi adrowych ludzi. Adrowe skorupy, tak? Zwierzę nie musi zabijać adrowych ludzi, potrzeba tylko skorupy. Potrzebować też części machiny, takich jak serce machiny, Adra i błyszczący metal. Ostatnia część to Adra. Nie Adra ze ścian, inna, czysta. Trudno znaleźć. Tarek mieć nadzieję, że jest gdzieś na dole. Jeśli zwierzę człowiek przyniesie te rzeczy, Witrak być dłużnikiem. Pomoże kolonii, pomoże nam. My długo czekać, ale w końcu móc wrócić do domu. Za te bardzo ważne rzeczy Tarek nagrodzi zwierzę. Zobaczę, co da się zrobić. Zatem Tarek wdzięczny. Droga do ruin leży na wschodzie. Zwiadowcy zrobić wykop w kamieniach. Znaleźć schody i nie tylko. Strzegą nas teraz przed tym, co jest na dole. Zwierzę musi wytłumaczyć, a Ksteoryk je przepuści w spokoju. Ksteoryk niemiła. Zwierzę uważa na siebie. Okej. Czy możemy ich tutaj ograbić? Z tego, co tutaj mają? Zobaczmy. Tak, możemy im zabrać. Nie będą się obrażać. No to spoko. Niech sobie żyją w spokoju. My pójdziemy tutaj. Mówiący po edyrsku jest mile widziany. Krivi cieszy się, że go widzi. Wiele tu nowych rzeczy, wiele kryształów. Czym się tu zajmujesz? Bada Exva Avar, Adrę jak rośnie. Kształtuje i wykorzystuje się. W Savar Narit Adra nie rośnie. Krivi pozna sekret. Krivi poszukuje również zapasów i Syt pomaga. Przeszukuje jaskinie na południu. Zajmuje jej to dużo czasu. Poszła sama, Krivi się o to nie podoba. Dokąd poszła Isyt? Isyt idzie na południe, żeby przeszukać tam jaskinie. Wzięła pająki do ochrony. Krivi martwi się trochę, ale nie może pójść szukać. Pomaga kolonii. Mam jeszcze inne pytania. Rozumiem, że lubisz błyszczące przedmioty. Tak, błyszczące. Dużo światła, dużo kolorów w żyłach światła. Kim jest Krivi? Jest Krivi. Wiesz coś na temat władcy podziemi? Krivi wie o wielu rzeczach, ale nie na temat władcy podziemi. Zapytaj Teraka. Okej? Żegnaj? Tak, żegnaj, mówiąc po edyrsku. Okej? To tyle? Dobra, coś mówiła na południu. Że jej koleżanka poszła, więc zbadamy. Południe. Okej, okay, więcej pająków. Dobra. Atakujmy. Okej. Proszę poczekaj. Czekamy, aż podejdzie ten duży, do niego zaczniemy strzelać. Okej. Okej, nie wiem, co to było. A! Pewnie paladyn kogoś zabił. Tak. Dziwna łaska. Świetnie. Okej. Ładnie padają. No i dobra. Myślałem, że możemy pomyśleć, że powinny być teraz dla nas pająki miłe. Najwidoczniej nie wszystkie. Okej. To jest to całe południe. Okej, jest pułapka jakaś. Dobra. Stawmy się ładnie. Ogrujemy. Okej, idzie cała gromada jak zwykle. Okej, otwórzmy ogień. Okej,
Okej. Okej, więcej obszarówek. Puf. Okej, jedna koleżanka tych T-Tracków idzie. Ciekawe, że dalej nas chcą atakować. Szalona witraczka, okej. Okej. Przekabaćmy Gili szybko, zanim kogoś mocno porani. Dobra, trafiła tylko raz. Matkę. Okej. Znalazłem wszystkie fragmenty starożytnego miecza. Będę musiał znaleźć wyprawnego kowala, który będzie mógł przekuć dla mnie tę broń i dopiero wówczas będę mógł się z nią posługiwać. Okej. Fajnie. W takim razie. Najpierw musimy znaleźć z powrotem wyjście na powierzchnię. Ciekawe, czy nasz kowal w twierdzy będzie w stanie to zrobić. Jak nie, to pewnie będziemy musieli się przejść do Zatoki Buntu i tam popytać. No myślę, że nasz kowal w twierdzy robiłoby sens, gdyby on potrafił się tym zająć. Okej. Okay. Jest jakaś dziwna komnata. Okej. Okay. Coś ukrytego. Glen Fantański, adres 7, przyrost wiedzy. Percepcja, stanowczość, zręczność. Takie trochę mało użyteczne. No właśnie, mamy tutaj pierścień, który daje zręczność plus 3. Chcemy to komuś dać? Bicie plus 9. Co by ci dała zręczność? Tak w ogóle. Tempo ataku i refleks. Czy mamy coś niepotrzebnego? Moc plus 3 to jest bardzo potrzebne. Wolność, nieprzebijalność. To również się przydaje. Chociaż to mogliśmy w sumie dać. Niezłomnemu. Ten pierścień. Nie ten, tylko ten. Obrona przed ukolawieniem, unieruchomieniem, paraliżem. No, może się bardziej przydać. Tobie damy to. Zręczność plus 3. Masz już jakieś bonusy do zręczności? Hełm jeleni. Refleks plus 5 i obrona przy ogłuszeniu, obrona przy powaleniu, ok? No i dobra. No, trochę zwiększyło tempo ataku, więc... pewno nie zaszkodzi. Ok, dobra. Schodzimy na poziom 13, tak? Mamy tu chyba jeszcze ostatnią komnatę. Kestorik, czujesz ostry i nagły ból w głowie, a później nieprzyjemny obcy głos. Aik, Kelentur, Arna, człowiek, Edyr, Vasti, jest intruz, zabójca, pomieszkuje w jasnych miejscach. Dokąd idzie? Mówisz nieco lepiej niż twój przywódca. Obraża nas, wyrwę pamięć o tym miejscu z jego... rozmawia z naszym przywódcą? Odwiedza gniazdo? W jakim celu? Wasz przywódca prosił nas o zebranie próbek Adry, aby pomóc kolonii. Tarek o to prosi, o to idzie zatem. Adrowy i ludzie zmiażdżają je jak robaka, a Tarek wyśle nas ponownie. Okej. Okay. Sporo ich tutaj. Ale przynajmniej nie musimy ich zabijać. Na razie przynajmniej. Dobra, no to schodzimy.
Narzędzie władcy. Zejdź na niższy poziom bezkresnych ścieżek. Okej. To też jest całkiem spore. Całkiem spora lokacja. Dobra. Hey there. Mówili o jakichś jądrowych ludziach. Nie brzmi to najlepiej. Ale domyślam się, że niedługo sami się przekonamy, o co chodzi. Okej. Na razie nic nie widać. Hey there. Just say the word. Okej. Wykryto pułapkę, fajnie. Okej, czy to są ci jadrowi ludzie? Okej, uciekaj, uciekaj. Dobra, wszyscy atakować tego. Zajmiesz się tym. Co, jakieś przerażenie powodują. Co to powoduje? Zręczność minus 4, stanowczość minus 4. Mocno. Okej, teraz paraliż wszystkich. Spoko. Ciekawe, czy to są właśnie ci jadrowi ludzie. Nie wyglądają na jadrowych. Z pewnością nie wyglądają na bezpiecznych, czy jakby to nazwać. Okej, rozbrójmy tą pułapkę. Okej, sporo ich tutaj jest, fajnie. Dodatkowe doświadczenie. Oj, czekaj, czekaj, czekaj. Zbranie pułapki nie powiodło się. Okej. Zepsuta machina. Nie coś, co potrzebujemy dla tych trików, czy jakim tam. Nie chcę, żebyś tu szła. Dobra, nie powiodło się, więc pewnie jej nie rozbroimy. Dobra. Hey there. Tak, znowu słyszę te zawodzenia. Hey there. Okej. Adrowy animat, redukcja obrażeń 26. Wow, mocno. Są podatni na Hey elektryczność. there. Just say the word. Okej. Cofnijmy się, mam nadzieję, że nie ma ich zbyt dużo tutaj. Okej, dobra. Błogosławieństwo się na pewno przyda. Okej, ciekawe, że zadajemy im jakieś obrażenia już. Chociaż mają dużą odporność na sieczne i na kłute. Okej. Dobra, ale odrzucił swój czar. To rzuć, niech rzuci kolejny. Możesz zestrojenie rzucić. To nam pomoże trochę. Okej. Tak, paraliż. Okej, fajnie. Całkiem łatwo poszedł, jak na 26 pancerza. Ale głównie dlatego, że nie musieliśmy kilku na raz atakować. Więc jeżeli pojawi się więcej, to mogą być małe problemy, ale nie należy się martwić na zapas. Duchy. Okej. Co my tutaj mamy? Solidne stiletto. Meh. Okej, dobra. W ostatnim odcinku szukamy dalej tych rzeczy dla tego Tahrika. Hey there. Okej, może nie. Zabijmy jeszcze może tego gościa. Może wycofajmy się trochę, żeby nas nie wprowadził jakąś kolejną grupę. Adrowy animant. Chyba ktoś już tam za nim idzie. Okej. Dobra, dostrojenie ciał. Możesz go powalić, byłoby fajnie.
Świetnie. Okej, teraz tak zmieniliśmy mu redukcję obrażeń z 26 na 19, więc bardzo skutecznie. Dobra. Okej, dobra, tak jak mówię, w następnym odcinku zwiedzamy dalej tą lokację i szukamy dalszych tych części dla Taktrika. No i cóż, zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!